Dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dzisiaj chyba musicie trochę podgłosić telefony czy komputery, żeby mnie słyszeć, bo jakoś powiem Wam, gardło mi wysiada. Poza tym są wczesne godziny poranne, u mnie jeszcze śpią ludziska, więc muszę tak trochę ciszej nagrywać te tutoriale. Okej. Okay. Z czym zmierzymy się dzisiaj? Dzisiaj wpadam oczywiście z nową kartką świąteczną. Tutaj są wycięte do niej elementy. No i teraz możecie mnie zabić, ale nie wiem. Napiszę w opisie filmu, która to jest kolekcja. Bo oczywiście papiery są z Cozy Winterland, ale nie wiem, czy to nie są dodatki z Christmas Everywhere. No muszę się, że tak powiem, zorientować. Są drugie tutoriale z tej samej kolekcji i trzecie tutoriale z kartką przestrzenną. Z czym zmierzymy się dzisiaj? No mianowicie z kartką z okienkami. Jak wiecie, ja jestem okienno-drzwiowa. Ja bardzo lubię projekty, które mają drzwi albo okna. I dzisiaj też postanowiłam taką kartkę zrobić. Takich kartek w internecie znajdziecie całe mnóstwo. Tak, bardzo dużo osób robi kartki z takimi okienkami, naprawdę sporo, więc to nie jest żadne hop i siup. Ja po prostu lubię drzwi, w związku z tym, że tak powiem, i okna, w związku z tym postanowiłam zrobić sobie kartkę z oknami. No i tutaj widzicie niezbyt udany prototyp, ale powiem Wam, że do wykonania tych okienek przyda się Wam ta linijka. Oczywiście ja tą linijkę mam od niedawna i do tej pory sobie radziłam, więc wiecie, i bez tej linijki dacie radę. Natomiast z nią praca idzie dużo szybciej. To mogę powiedzieć naprawdę, jeśli możecie ją gdzieś kupić, ona jest, zdaje się, w Crafterier. Nie wiem, czy w jakichś innych sklepach scrapbookingowych, ale w Crafterier ją widziałam. Więc jeśli możecie, to zachęcam gorąco. Ona pomaga wyznaczyć tutaj, wiecie, te wszystkie półcalowe i calowe odległości. No i to jest mój prototyp, zupełnie nieudany. W związku z tym zrobiłam nowy prototyp, nową kartkę. No i tym razem już się udało. Te dwa zewnętrzne okienka są mniejsze, to wewnętrzne okienko jest większe i taki był świecki zamiar w tworzeniu tej kartki i tej wersji będę się trzymać. Patrzę, że tutaj się gdzieś nie do końca docięłam. No i teraz jak to zrobiłam? Odmierzyłam sobie po prostu od kartki, która miała na początku 6,5 cala. Odmierzyłam sobie po pół cala z każdej strony, po czym z tej strony do pierwszego okienka dodałam 1/4 cala i zbigowałam. Czyli ona po polsku, poczekajcie, muszę sięgnąć linijkę. Czyli 6,5 cala to jest 16 cm. Odmierzyłam sobie po centymetr i 2 mm z każdej strony, czyli po pół cala. Po czym tu pierwsze bigowanie mam w odległości 2 cm. Po prostu dołożyłam sobie tutaj odległość od tej strony. I to nie był dobry pomysł. Więc jeśli nie musicie, nie dodacie tutaj tego 1/4 cala, czyli tam tego pół centymetra, to też będzie dobrze i to okno będzie wtedy ostatnie u Was trochę większe. Druga sprawa z tą kartką jest taka, że no tutaj musi być miejsce, do którego jakby no jest przyczepione kolejne bigowanie, tak? Jeśli nie dodacie tutaj z tej strony, tej 1/4, no to zostanie Wam po 1/8 więcej na te elementy. One u mnie mają dokładnie 1/8, a u Was będzie 1/4, czyli będzie po prostu więcej i ta kartka będzie bardziej stabilna. Szczególnie te elementy, które tutaj, wiecie, które tutaj chodzą, nie? I teraz jeśli ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego tą taśmę przykleiłam tutaj do góry, no to ja bardzo chętnie usłyszę, dlaczego tak się stało, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, co miał autor na myśli. Jedno jest pewne,
tu pod tą jedną ósmą od spodu trzeba dołożyć pianki, tak jak i tutaj, no bo w tych oknach będzie się coś tam oczywiście działo. Więc do tych malutkich skraweczków też trzeba dołożyć piankę, żeby one jednak były przyczepione do kartki i żeby można było tymi oknami swobodnie poruszać, bo jak nie są przyklejone, no to wiecie, trzymają się tutaj na jednej ósmej tylko, więc może się zdarzyć wypadek. Oczywiście są wykrojniki, to może po prostu się urwać, tak? Są oczywiście wykrojniki, które wycinają te okna. Ja takiego wykrojnika nie posiadam, więc musiałam sobie na prototypie tym nieudanym mniej więcej jakby no zapoznać się z tą kwestią, czego ja generalnie, jak ta kartka generalnie ma wyglądać, ta góra tej kartki. Teraz jeśli chodzi o bazę, to moja baza jest 7¼ na 6 5/8 i została na tej długości 7¼ zbigowane na 3 5/8. I to jest taka w ogóle nie DL-ka, ale no, kartka prostokątna, która się spokojnie schowa do koperty i ona ma wymiary 16 7/9 2. To taka no, bardzo oszukana DL-ka. No i docięłam sobie wszystkie papiery. Tutaj jakby magia tej kartki dzieje się w środku, więc tak to miało być. Magia tej kartki dzieje się w środku, więc nie w środku, tylko na wierzchu. No to pozwoliłam sobie, no może być nawet tak, pozwoliłam sobie do środka włożyć papier z kolekcji, ozdobny. No wiecie, nie, ja lubię takie te. Więc włożyłam sobie papier ozdobny, a tutaj taki śnieżynkowy papier. No i tutaj można przyczepić, i tak też będzie, kartkę z życzeniami. No i na wierzch mojego okien docięłam sobie papier. Tak to będzie wyglądać. Nie. Tak to będzie wyglądać. Tak to będzie wyglądać, dokładnie. No i teraz jeszcze muszę przyciąć sobie po tej jednej ósmej na to bigowanie. To już wiem, dlaczego tą taśmę tutaj przykleiłam, bo to nie będzie proste zadanie, żeby odciąć tą jedną ósmą. I ja to pewnie zrobię na gilotynie poza kadrem, ale już o tym mówię, nauczona poprzednią stopą na tutorialach, kiedy zakończyłam kartkę, a nie zakończyłam całego projektu. No i teraz ja zwykle, wiecie, docinam w swoich kartkach ten papier tutaj tak pod kątem, żeby tutaj się stworzył taki narożnik. No ale tym razem oczywiście narożnika nie będzie, gdyż ponieważ ta część jest większa od tych wszystkich części. Więc dokleję sobie po prostu tak, żeby został tutaj taki mały fragmencik, żeby było widać, że to jest ramka. I tak to będzie zrobione. Więc zacznijmy może na początek od przyklejenia papieru do bazy. A potem weźmiemy się za tą górę. Ta łatwiejsza część już będzie gotowa i będzie sobie schła, a my powalczymy z piankami po drugiej stronie. Papier jest, nie powiedziałam, jakie ma wymiary papier, ale papier jest docięty o 1/8 mniej z każdej strony, czyli 1/8 to są jakieś 3 mm. Powiecie, że ja lubię bardzo, bardzo małe ramki. Używam do tej kolekcji papieru kraftowego, no bo wydaje mi się, że papier kraftowy do niej pasuje po prostu idealnie. Ten niebieski z brązowym bardzo dobrze się komponuje, więc używam papieru kraftowego. Natomiast Wy możecie użyć jakikolwiek koloru bazy, jaka Wam się podoba. Dobrze by było, żeby to było równo przyklejone, bo to okienko, te okienka mają też
niewielką przestrzeń tutaj, żeby ten niebieski papier spod spodu wystawał. Natomiast on jest niepotrzebny tutaj w środku, w tych okienkach. Ja jeszcze nie docięłam, nie wiem, czy będę docinać, bo tak jakoś na początku nie byłam wielką zwolenniczką. W środku te okna też można, okleić. Oczywiście rozcinałam sobie te okienka za pomocą trymera, więc teraz tak delikatnie tutaj, wiecie, poprawiam te cięcia. No dobra, to teraz papier do środka. Ten niebieski jest też cudny. To jest druga strona, czyli tło tego papieru, który mam przyklejony na zewnątrz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja pokazywałam tą kolekcję w poprzednich tutorialach, więc nie będę jej drugi raz wyciągać. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to albo w poprzednich tutorialach, albo w pierwszym filmie z kalendarzem adwentowym. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to zapraszam do tamtych filmów. One będą tutaj podlinkowane, wiecie, w kafelkach. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak wyglądają kalendarze adwentowe u mnie w tym roku dla moich dzieci, dorosłych chłopaków, to zapraszam serdecznie. Znaczy, młody nie jest jeszcze dorosły, no ale w porównaniu do kilkulatków, no to, którym się zwykle kupuje kalendarze adwentowe, to jest zdecydowanie dorosły. Coś mi się tu, panie, wywróciło. Już sobie palcem dotrę. Dobrze by było nie do góry nogami, jednak z tymi śnieżynkami. Ja tutaj patrzę, żeby nie dojść do bigowania, żeby ta kartka miała szansę się zamknąć i otworzyć w miarę sprawnie. Więc tutaj sobie dociskam. No i środek kartki mam załatwiony. Niczego więcej tutaj nie potrzebuję. Jeszcze sobie tutaj popracujmy nad tym grzbietem. Nigdzie się papier nie zagiął. Po prostu papier kraftowy jest dość, wiecie, sztywny, nie? Więc tutaj jedno czy dwa bigowania niekoniecznie zdadzą egzamin. I teraz zacznę od oklejenia zewnętrznych okien. Klej mi lata na wszystkie strony. Tutaj nie wiem, czy dokończyłam myśl. Zastanawiałam się, czy oklejać w środku te okna, te okienniczki, ale doszłam do wniosku, że chyba niekoniecznie chcę je tam oklejać. Ten papier na te okna jest dużo mniejszy niż to okno i ta ramka jest zdecydowanie większa i nawet jak na mnie jest to zamierzone, tak? Ja chciałam, żeby to było zdecydowanie widoczne, że tutaj coś pod spodem jeszcze się dzieje. Zauważyłam, że zaczyna mi haczyć trymer i teraz pytanie jest takie, czy po prostu za lekko przełożyłam, wiecie, wcisnęłam nożyk, czy po prostu zaczął się stępiać. No, ja zrobiłam sporo prac na tym trymerze, nie umiem z tym nożykiem jednym, nie umiem powiedzieć ile, ale sporo, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak sporo, żeby się tak szybko stępił. Więc powiem Wam, że jeśli teraz zmienię nożyk i jakby dokładnie sobie zapiszę, z jaką pracą albo z jaką datą użyłam go po raz pierwszy, to nie będę kupować nowych nożyków. Bo jeśli to się ma okazać, że ja teraz potrzebuję nowy nożyk zmienić raz w miesiącu, no to granie warta świeczki. I ja po prostu albo znajdę jakieś, co jest bardzo trudne, bo próbowałam już kilku różnych noży
i żaden nie pasuje do tego trymera, więc albo zmienię trymer po prostu na taki, do którego pasują nożyki z każdego taniego sklepu, albo po prostu będę używać tylko i wyłącznie gilotyny, bo te nożyki to nie jest tania rzecz, a jak one się mają niszczyć w takim tempie, no to gilotyna się tak nie zużywa. No dobra, to teraz mogę przykleić, może to na razie odstawię, żeby być bardziej na środku. Chociaż ja ostatnio zaczęłam się gubić, co to znaczy na środku. Bo inaczej to widać, jak ja teraz wstanę i popatrzę na telefon, a inaczej zupełnie widać to, jak ja obrabiam film, zgrywam w sensie, a zupełnie inaczej, jak już jest film na YouTubie. Ok, teraz muszę sobie tutaj odmierzyć. Muszę się pilnować, żeby nie wytrzeć. Tylko wiecie, pół cala u mnie to niekoniecznie zawsze oznacza pół cala, nie? Ok, to jest tu. Wiemy. Ja jeszcze a propos trymera, słyszałam kiedyś od kogoś, że trymerem powinno się ciąć w jedną stronę. Czyli za każdym razem albo prowadzi się nożyk od góry do dołu, albo od dołu do góry. I ja tego nie pilnowałam w ogóle. Tam, gdzie nożyk był, tam go używałam. Ale jeszcze z tym drugim nożykiem spróbuję się trochę pilnować, jak dokładnie ten nożyk chodzi. Czy on rzeczywiście chodzi u mnie od góry do dołu, czy zawsze, czy od góry od dołu do góry. W sensie zawsze w tym samym kierunku. Zobaczymy, czy to zmieni jakby postać rzeczy, tak? Ale ja myślę, że ja używam tego nożyka no mniej więcej miesiąc. Mniej więcej. Nie dłużej. Oczywiście, że mogę wrócić do filmów i sprawdzić. Tu mi nie haczy, tu chodzi dobrze. Teraz tu muszę sprawdzić, czy to będzie nie będzie haczyło. I czy też będzie dobrze. Myślę, że tak. Kartka jest prosta. Jak już się wykmini te okna, to kartka jest naprawdę prosta. Trochę to trwało, bo u mnie z wykminieniem, jak te okna mają wyglądać, w jakiej odległości od siebie i tak dalej. No ale wiecie, nie? Moje widzenie przestrzenne pozostawia wiele do życzenia, a właściwie wszystko, bo ja naprawdę nie mam przestrzennego widzenia, a na pewno jest ono bardzo upośledzone. Bo ja jakby wyobrazić sobie, to umiem to sobie wyobrazić, nie? Wszystko, co tam potrzeba. Ale potem, że tak powiem, to już za małe. Chciałam przyoszczędzić, ale no nie przyoszczędzę. Wyobrazić sobie potrafię, co ja chcę zrobić i jak to mniej więcej ostatecznie powinno wyglądać. Natomiast jak przychodzi do wycinania i do wykonania, to już zero widoczności, nie? Kończy mi się klej w butelce. Muszę machać nią, żeby wyleciał, więc no nie chcę tego robić za bardzo pod telefonem bezpośrednio, bo albo walnę telefon, albo mi się klej wyleje na pracę. Więc okej, tak to by... Tak to by wyglądało z góry. No i teraz potrzebujemy pianki 3D na taką wysokość, na jaką sobie życzycie. Ja nie mam wielkiego wyboru, bo mam tą piankę. Więc ja po prostu użyję jej.
Jak będzie za nisko, no to po prostu użyję jej dwukrotnie, tak? Dwa razy tą samą wysokość i będzie genialnie. To robimy taką ramkę, jakbyśmy robiły ramkę do obrazu. Ja mniej więcej przyklejam tą ramkę na środku, tak mniej lub bardziej na środku, ale generalnie staram się trzymać środka. Tutaj na tej grubszej części, na tej najgrubszej części od razu przykleję dwa rzędy, bo, że tak powiem, ta grubsza część musi się dobrze trzymać. Ona się musi wszędzie dobrze trzymać, ale no ta część może być najbardziej narażona na jakieś tam ruchy, bo to jest pierwsze okno, więc tu sobie przykleję. No i nie chcę, żeby się zapadło też przede wszystkim, nie? Jak przykleję tylko jedną, to się zapadnie. A jak przykleimy dwa rzędy, to się nie zapadnie. No na tych półcelowych to mi się dwa rzędy nie zmieszczą, więc nawet nie próbuję tego robić. No i teraz pytanie, czy to jest wysokość wystarczająca? Wiecie co, no chyba wystarczająca. Ona nie ma tutaj jakiejś wielkiej głębokości i głębi, ale no wydaje mi się, że jest ok. Tą wysokością, ale sprawdźmy to z naszymi wycinankami. Ja mam tych wycinanek sporo, znaczy sporo nie, bo wiedziałam, że ta kartka będzie prosta. Natomiast z jakiegoś powodu myślałam, że jeszcze uda mi się ozdobić górę, ale już chyba mi się nie uda. Więc spróbuję tutaj włożyć te wycinanki. Nie chciałabym pchać wszystkiego do jednej, jak to zwykle bywa, bo się może okazać, że mam w ogóle za mało tych wycinanek, nie? Ale zamysł mój mniej więcej jest taki. Nie jest to proste, jak to się rusza, nie? Za wielkie, a takie piękne. Na pewno jest mniejszy, ale no po co było wyciąć mniejszy, jak można było wyciąć większe, nie? No to się w ogóle tutaj nie zmieści, to nie ma o czym mówić w ogóle. Żebym to tak zrobiła. O, tutaj w tym oknie się zmieści ta filiżanka, czy niekoniecznie? O, zmieści się. To może byłoby tak, tu by było tak. O, jak ładnie. A tu będzie renifer i renifer może być samotny. Renifer może być samotny. Bo trudno cokolwiek do tego renifera dołożyć, nie? Można by było dołożyć banerek tutaj u góry. Albo przykleić tego renifera, tylko nie wiem, czy to się zmieści. No teoretycznie się zmieści. Nie. Renifer będzie samotny. No dobra, no to mam tak mniej i więcej pomysł na ten środek, ale teraz jeszcze muszę pomyśleć nad piankami tutaj. No i to już nie będzie takie bardzo proste, bo to muszą być naprawdę milimetrowe odcinki, żeby to się jednak trzymało.
bardzo, bardzo cieniutkie. I bardziej wjeżdżam na bigowanie niż na przestrzeń tutaj, żeby mi to, wiecie, żeby mi to nie haczyło, żeby to można było, otworzyć, tak? Żeby to można było otworzyć. To też nie będzie łatwe. To też nie będzie łatwe do przyklejenia, więc ja proponuję, żeby u Was ta kartka była większa. Szczególnie jeśli ktoś będzie ją robił po raz pierwszy, to żeby baza była większa i żeby papier do tych okien też był większy, w sensie dłuższy. Żeby te bigowania między oknami można było zrobić przynajmniej na 1/4 cala, czyli na jakieś 1/4 cala, 1/4 cala, czyli na jakieś powiedzmy 7 mm. To nie będzie wyglądało źle. Większe odległości to na pewno nie będzie wyglądało źle, a myślę, że będzie bardziej bezpieczne. To już sobie daruję, bo to już mi się do ręki bardziej klei niż do. Już do papieru. No i teraz oczywiście, jeśli ktoś podniesie na wyższe pianki, no to będzie mógł też w środku zbudować kompozycję 3D, tak? Będzie mógł po prostu podnieść te wycinanki do góry. No ale, jak mówię, pracuję z tym, co mam. Ja mam gdzieś taśmę 2 i 3 mm, ale oczywiście nie w tym pokoju, w którym pracuję. Nie? Więc może kiedyś nastąpi taki dzień, że ja siadając do pracy będę miała absolutnie wszystko pod ręką, ale ja też nie robię tego specjalnie, tak? Wiadomka, tylko po prostu. Czasami w czasie tworzenia przychodzi mi do głowy jakiś pomysł, no i okazuje się, że nie mam wszystkiego, co do tego pomysłu jest potrzebne. I jeśli to jest absolutny must have, no to przerywam film, wstaję, albo nie przerywam filmu, wstaję i szukam, tak? Ale jeśli to jest rzecz, która, bez której mogę się obejść, no to się obywam, żeby nie wstawać i nie przerywać, bo potem film ma 15 części, ja to muszę wszystko zgrać. Ja już dwa razy się pomyliłam, nie po kolei, jakby zapodałam sobie części. Musiałam od nowa wszystko robić, a jeśli chodzi o obróbkę i o zgrywanie, to to jest naprawdę chwila, moment i jest. Natomiast no, trzeba to odsłuchać, wiadomo, czyli odsłuch trwa tyle, ile trwa film, plus jakieś tam cięcia, jeśli się zdarzają. A wiadomo, że się zdarzają, więc to już trochę trwa, ale najdłużej trwa u mnie zgrywanie filmu już gotowego z tego programu do obróbki na komputer. To film ma godzinę, a zgrywa się czasami i 3 godziny. Także 3 to jeszcze by było super. Czasami się całą noc zgrywa. I to nie wiem, czy od czego to jest uzależnione, bo nie potrzeba do tego internetu, bo to jest zgranie przecież z komputera na komputer, z jednego programu do drugiego. Natomiast trwa to bardzo długo, a ja mam mocny komp, naprawdę mocny ten laptop, więc nie wiem, czemu to tak działa. Ja mam chyba mocniejszy domowy niż pracowy. No i teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli te cholerne spłonki. No przecież to się w głowie nie mieści, jak to. Dobra, po walce i znoju odkleiłam to dziadostwo. Teraz smaruję sobie niedużą ilością kleju tą piankę, bo ja po pierwsze nie wierzę tym piankom, że one tak będą bardzo dobrze tutaj działać do końca. A po drugie, jak wiecie, taśma żadna nie wybacza błędów. Więc dobrze jest. Chociaż ta piankowa nie wygląda aż na taką silną, żeby nie można jej było oderwać,
ale no wiecie, szkoda pracy, jak gdzieś tam papier się poderwie, czy coś, nie? Szkoda pracy po prostu. Dlatego ja smaruję sobie trochę klejem tą piankę i teraz pomalutku spróbuję dopasować. U mnie tutaj za wielkiego odstępu nie będzie. Wyszło trochę. Ok, myślę, że tak jest git. Teraz tu muszę sobie przytrzymać dobrze te pianki. One mi tutaj trochę wyłażą, jak to okno jest otwarte. Więc tu muszę sobie dobrze poprzyciskać, pomasować tą kością, żeby to wszystko ładnie zadziałało. I zaraz będzie chwila prawdy, czy aby na pewno to zadziała tak, jak ja bym chciała, żeby to zadziałało, tak? Można jeszcze do tych okien, tak sobie teraz to wymyśliłam, że można do tych okien pod spodem dołożyć kawałek wstążki, żeby je móc łatwo otworzyć. Co mi się tu stało? O, tu się skleiło i papier się potarnął. Ale to się przysłoni zaraz, nie? Tym renifer. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby łatwiej było je otwierać i żeby one nie zahaczały się o te pianki tutaj pod spodem. Bo ja co prawda te pianki kierowałam najbardziej jak się da do tego bigowania, tu, czyli do tej strony, ale jednak mimo wszystko one tutaj mi, ta jedna mi tutaj wystaje, więc ja teraz nie mam wyjścia, jak tylko okleić te moje okna od wewnątrz, no bo tu już mi się potargał papier, tak, więc to muszę okleić. Spróbować ściągnąć kawałek tego papieru białego, no to się spoko da wygrzebać paznokciem. Najlepiej przykleić tutaj niebieski, żeby się nie rzucało w oczy. Więc no jak widać, scrapbooking bawi i uczy. Naprawiania przeróżnych błędów. Więc no myślę, że to będzie działać. Tylko po prostu nie należy dociskać tych okien do samego końca. I ja chyba tak zrobię, że ja tutaj po prostu przyczepię po kawałku wstążeczki, żeby było widać, że to trzeba podnieść. Ale tak też wygląda. Uchylone okna też wyglądają dobrze. Pytanie tylko, czy jak włożymy to do koperty, to czy one się nie zamkną na amen, nie? No myślę, że nie, ale chociaż opadają. Nie, no trzeba coś przykleić, żeby tu jeszcze docisnę to bigowanie. Okej. Oczywiście, że widać te pianki z boku, tak, ale no, nikt nie ogląda kartki od boku, nie? Tylko każdy ogląda kartkę od przodu. Dlatego, tak jak mówię, no, polecam, żeby te miejsca tego bigowania i to łączenie tych okiennic było odrobinę szersze. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. No dobra, i teraz można wrócić do układania naszej kompozycji. Czyli ja przykleję wszystko na płasko, nie będę ryzykować, że wiecie, już w ogóle się nic nie będzie zamykać ani otwierać. Chociaż może właśnie powinnam przykleić na odrobinę wyżej ten ostatni element, żeby właśnie zapobiegać zamykaniu się tych okien. Ja nie wiem, czy to nie będzie dobry pomysł. Nie będę robić jakiegoś bardzo ogromnego dystansu, bo nie ma sensu. Ale jakbym to tak przykleiła na kawałku papieru tego.
na tym kawałku papieru kraftowego, to to już będzie taki tam jakby milimetrowy dystans. Milimetrowy to przesadziłam. To na dwóch kawałkach papieru. Tak. I to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł to jest. Tylko nie wiem, czy jeszcze coś widać. Czyli przyklejam tutaj dwa kawałki kraftowego papieru na tą ostatnią górną wycinankę. I ona trochę spowoduje, ja nie wiem, ile mam teraz, no pół milimetra, no nie, no milimetr spokojnie mam podniesiony. I teraz jak to sobie tutaj przyczepię, o, to ta wysokość spowoduje, że to okno się do końca nie domknie. Boże, jaka jestem mądra. Jak to wymyśliłam? Tylko prosto, nie? Przyklejmy prosto. Ok. Pierwsze okno mamy załatwione, czyli renifera też muszę podnieść. Czyli znowu sobie odcinam od mojego starego prototypu. A już mam wyznaczone linie, więc nawet prosto. Może troszkę węższe. O, tak. Widać, można sobie poradzić i bez pianek. Żeby tylko nigdzie nie wystawał papier oczywiście, nie? Gdyby ktoś chciał mnie zapytać, czy mam przygotowany napis świąteczny, to od razu mówię, że nie. Nawet on mi tu może odrobinę wystawać. No genialnie. Genialnie. Róg będzie wystawą, czyli każdy będzie wiedział, że tam jest okno do podniesienia. Ok. A, tak, no bez przesady, to się jeszcze musi otworzyć, nie? Super. No i ostatni ciastek. Tylko teraz musi być ciastek sam podniesiony, ponieważ on będzie najwyższym elementem. Czyli tu damy pierniczkową śnieżyneczkę. Ciastek idzie w górę. Takim sposobem mamy superowy dystans dla naszych wycinanek. Nie zaburza wysokości, powoduje niezamknięcie okien do końca. Można tą kartkę oczywiście, wiecie, zrobić w pudełku, nie? Zapakować do pudełka. No to nic nie stoi absolutnie na przeszkodzie. I teraz temu ciastku dołożymy tą laskę cukrową. I to jest, powiem Wam, bardzo prosta kartka. Bardzo szybka, bardzo prosta i nawet w miarę efektowna. Nie? Tutaj jest wyciągnięte, tu się już nie zamyka. Czego chcieć więcej? Znaczy, no więcej, teraz ten papier tutaj, który będzie miał 1/8 cala, co nie jest absolutnie takie proste, żeby to odciąć, bo tu jest 1/8, czyli tu musi być nawet odrobina mniej niż 1/8. No spróbujmy.
Jeśli... Co mi się tu wycięło? Na pewno nie. Czekajcie, obetnę jedną czwórką, żeby wyrównać. No to musi być w połowie między czwartą, jedną czwartą, a jedną ósmą. No ja zawsze sobie zrobię pod górkę, nie? Też jest za gruba moim zdaniem. No oczywiście, że za gruba. Więc jeszcze bardziej w połowie między jedną ósmą, a jedną czwartą. Teraz już musi być dobrze, nie ma wyjścia. I drugi. Bo coś tu mi nie poszło za bardzo prosto. To sobie odetnę ten fragment. I tu znowu odetnę. Spróbujmy teraz. No teraz byłoby w miarę G. Dobrze, że ja słyszę, że wyłącza się telefon, bo jak ja bym nagrała ten tutorial do końca i by się okazało, że się wyłączył telefon, to ja bym dostała... Nie można tego słowa używać na YouTube. Czego ja bym dostała? Otwieramy. Nie mam oczywiście napisów, nie? No bo to po co? Ale będzie po prostu wesoły świat, nie? Nic wielkiego. Nic wielkiego jak po prostu wesoły świat. Okej, jedno mam przykryte. No i teraz drugie. I teraz drugie. Odrywam tą zbłąkę. Może z drugiej strony jednak. Już to tyle razy przyciskałam, że to powinno odejść po prostu w okamgnieniu. Jest krzywe. Teraz jest proste i nie za długie. No dobrze. Jeśli ktoś bardzo chce i czuje taką potrzebę życiową, no to oczywiście tutaj z boku na tej kartce nie ma gdzie tego zrobić. Naprawdę nie ma gdzie. Bo to musi się jednak to okno otworzyć. Musi mieć miejsce, tak? Więc no... Myślę, że napis Wesołych Świąt tu albo tu i to będzie wystarczające, ale można też na przykład, oho, można, ale na środkowym tylko i też zrobię to na powierzchni, ale nie tylko na rzeczy. O. Rzutem na taśmę. Słoiczek z ciasteczkami, które są w środku, może się pojawić na zewnątrz. Dociskam te dziadowskie pianki. Jak ktoś tą piankę kupił na przykład u pana, który się reklamował, że tak pięknie wszystko odchodzi, dodam, i kupił ją do jakiegoś użytku takiego, wiecie, remontowo-domowego, to ja już go widzę,
jakich on słów nie nadających się na YouTube używa, jak on to odkleja ze sponki. No dobrze, moi drodzy. No to tak wygląda, tak wyglądają dzisiejsze tutoriale. Ogarnijmy trochę. Tak wyglądają dzisiejsze tutoriale. Kartka święta zza okna. Mam nadzieję, że będzie dla Was fajną inspiracją i że też postaracie się swoje kartki z oknami zrobić. Tak jak mówię, są do tego wykrojniki. Jeśli ktoś ma, no to super. Ja nie mam, więc musiałam podziałać na prototypie. Słyszycie skrzypiące krzesło? Musiałam podziałać na prototypie, ale uważam, że kartka mimo wszystko wyszła fajnie. Ja jeszcze okleję środki i to będzie widać na zdjęciach, tak? Będą te środki tutaj oklejone, żeby to tak ładnie wyglądało i żeby uratować ten, który jest, wiecie, nie, rozwalony. Czy to będzie ładnie wyglądało, to nie wiem, ale na pewno uratuje ten, który jest rozwalony. Tutaj mimo wszystko widać te pianki, ale jak patrzę na to tak od przodu, to tak nie bardzo je widać. Można je jeszcze trochę wepchnąć, moim zdaniem, tam do środka. Można, bo one są dosyć plastyczne, tak? Ale mogłyby być po prostu trochę cieńsze. Jeszcze trochę cieńsze mogłyby być. To już by było bardzo trudne do przyklejenia i do skonstruowania, nie? Ok, tak wygląda moja karteczka, która się poleca na wysyłkę, na święta. Z tyłu oczywiście nie jest oklejona, bo ja nie oklejam tyłów kartek. Bardzo rzadko to robię. Ostatnio okleiłam akurat, nie? Ale tutaj robię to bardzo rzadko, normalnie w kartkach. No i ta kartka będzie tak sobie stała. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam pięknie, że jesteście. Proszę Was bardzo serdecznie o wypowiedzenie się na temat tej kartki. Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł, albo poda nam wymiary, jakich użył, że te łączenia, te bigowania ma większe i że łatwiej jest przykleić tamtą taśmę piankową. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem i zapraszam na kolejne tutoriale Izuni. Już za tydzień, w środę na kolejny odcinek kalendarza adwentowego chyba. No a w piątek na wpis artjournalowy. Miłego dnia, dobrego tygodnia, udanego weekendu. Na razie, pa!